está para você. Um grande irmão. They don't want me to know about my heritage. Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Prawdziwe widowisko przed nami. Ja sam, Darku, nie mogę się doczekać rozpoczęcia meczu. Myślę, że będziemy świadkami emocjonującego widowiska. No, mogą teraz skarcić rywali. Jest szansa na groźną akcję. Ryan Giggs! Ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. To musi być bramka! Sięgnął to, ależ się musiał wyciągnąć. Naprawdę coś niesamowitego. Widziałem już piłkę w siatce. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Ofiarny blok. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Zobaczmy, co się stało. Zawodnik z łatwością omija obrońcę, po czym bez większego trudu umieszcza piłkę w siatce. Ależ to było ładnie rozegrane. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Będzie wznowienie z autu. Piqué. Tracą piłkę po tym podaniu. No, dobrze przeczytał to obrońca. Messi z piłką przy nodze. Niezła okazja do kontry. Spójrzmy na to podanie. Okazja na dośrodkowanie. I bramkarz oddala zagrożenie. Źle wyprowadzony ten kontratak kończy się niestety stratą. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. To musi być bramka. Uderzenie w stronę bramki. Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Rabiot. Douglas Costa. Immobile. Umtiti przejmuje piłkę. Alessio Romagnoli. Pellegrini. To musi być gol! Za bardzo podszedł pod ten strzał, wysoko nad bramką. Douglas Costa. No, już blisko pole karne. Patrzy, gdzie koledzy. Teraz na pewno! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony. Tak, tutaj na powtórce dobrze widać, że jednak był spalony. Owszem, sędzia podjął tutaj prawidłową decyzję. No i źle to zrobił Messi. Ciro Immobile. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. No, mogą teraz skarcić rywali. Podłączają się inni zawodnicy. Trochę chyba zbyt pochopnie mogli to lepiej rozegrać. Griezmann! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Ma dużo miejsca na skrzydle. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Piłka wrzucona na bliższy słupek. Łapie piłkę, choć to nie była łatwa interwencja. Mają szansę na kontratak.
sporo miejsca na skrzydle. Mbappé! Piłka w grze odbita przez Handanowicza. Grę wznowią rywale. Sędzia odgwizdał spalonego. Rabiot. Manolas. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Może dośrodkować. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Messi! Ależ zaprzepaścił tę sytuację. Miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć, zamiast po prostu iść na siłę. Pellegrini. Giacomo Bonaventura. Immobile. Rabiot! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Będzie okazja do kontry. Pięknie, prostopadle. Messi. Wznowienie gry z rzutu rożnego jednak nie wyszło. Jest okazja do strzału. Bardzo ładna, składna akcja, taki książkowy kontratak. Szkoda, że nieudany. Świetna szybkość i zgranie, ale zabrakło wykończenia. Szkoda, bo to była akcja z potencjałem bramkowym. Chciałoby się więcej takich oglądać. Lucas Vázquez. Piłkę ma Griezmann. Kylian Mbappé. Messi prze do przodu. Wspaniały refleks Handanowicza. Doskonale to wyjął. Centruje z rogu w pole. Spokojnie teraz łapie piłkę, ale obrońcy nie ułatwiają mu zadania. Przed chwilą musiał popisać się znacznie trudniejszą interwencją. Tak, to była wspaniała parada. Teraz z ulgą przyciska piłkę do siebie. Zasłużył na chwilę wytchnienia. Mbappé przed szansą. Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Giacomo Bonaventura. Rebić. No, jak na razie niepowstrzymany. To może być bramka. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No, ale od tego właśnie są obrońcy. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Rabiot. To zagranie dobrze rokuje. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Przy piłce cały czas Costa. Rabiot. Piłkę ma Immobile. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0. Rozgrywa tutaj dzisiaj świetne zawody. Jest zdecydowanie najmocniejszym punktem swojego zespołu w tym meczu. To prawda, gra dziś naprawdę dobry mecz. Jest bardzo aktywny z przodu. Często już próbował szczęścia, co mogą Państwo teraz zobaczyć na swoich ekranach. Jedną bramkę już ma na koncie. Zapraszam na drugą połowę. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu.
Immobile. Rebić. No i strata piłki. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ależ okazja Messiego! Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Callejon niebezpiecznie. Ale świetna szansa teraz. Ach, widać, że są zdeterminowani, by odrobić straty. Bramki rywali nie podcięły im skrzydeł. Jeszcze jeden gol i wyrównają. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Mbappé. Mbappé przed szansą. I bramkarz oddala zagrożenie. Ależ teraz ważna interwencja. Mogło być groźnie. Rabiot. Blisko pole karne, może strzelać. Mbappé idzie do przodu. Pellegrini, niestety strata piłki. Mbappé. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Są koledzy na wolnych pozycjach. I tak oto tracą piłkę. Callejon. Pellegrini. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Kolejna niesamowita obrona. Piłka. Wychodzi na rzut rożny. Rzut rożnego dośrodkowuje Bonaventura. Wysoki pressing się opłacił. No, prosto w zawodnika z pola. Będzie kolejny rzut rożny. Rzut rożnego dośrodkowuje Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Alessio Romagnoli. Immobile! Ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Dla gospodarzy każda minuta jest niezwykle ważna, jeśli chcą jeszcze odrobić straty i doprowadzić choćby do remisu. Nic więc dziwnego, że kibice są oburzeni grą na czas gości. To fakt. Taka gra na czas nie może się podobać miejscowym fanom, którzy próbują wywrzeć presję na sędziego, zachęcić go do pokazania żółtej karty. Bonaventura. I teraz bardzo ważny przechwyt. Kylian Mbappé, Lionel Messi, pięknie, prostopadle, Messi. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Wycofanie piłki w poprzek, dobre. Bonaventura, Rabiot. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Carvajal. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. José Callejon, kapitalna interwencja w prostopadle za linię obrony. Dobre podanie na wolne pole.
Nie trafił, ależ mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Gareth Bale. Przechwyt, ale nie opanował. Gospodarze wciąż przegrywają jednym golem. Kibice próbują zachęcić ich do walki o wyrównującą bramkę. I przejęte podanie od Dembele. Messi. Samir Handanović broni. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Dembele. Kapitalnie broni. No, najwyraźniej będą teraz grali na offside. Już dawno nie mieliśmy do czynienia z taką taktyką. To jest dosyć ryzykowne, ale są na to przygotowani. No, był tam spalony. Alessio Romagnoli. Dobre, skuteczne podanie. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Tak, jest gol! Mamy remis. To już w zasadzie końcówka meczu. Czy coś jeszcze może się zmienić? Próbowali, w końcu się udało i to przed samym końcem meczu. Teraz trzeba jeszcze tylko utrzymać koncentrację do końcowego gwizdka i wytrzymać napór rywali. No i mamy wyrównanie 2-2. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. No, ma miejsce na skrzydle. Immobile. I tak oto tracą piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Centra w pole karne, przepychanki. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Schodzi głęboko po piłkę. Chce wziąć odpowiedzialność za grę. Gospodarze nadal remisują. Kibice skandują, my chcemy gola. Nie przyszli tu przecież po remis. Ma czas i miejsce. Czy będzie prowadzenie? Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Mija obrońcę. Immobile! Czy będzie prowadzenie? Ależ to było groźne. Fantastyczna reakcja bramkarza. Instynktownie zareagował. Wspaniale ratuje ich przed utratą bramki. Nadal remis. Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję arbitra. Żółta kartka. Sięgnął piłki ręką. Ruszył z piłką do przodu. Powinien dośrodkowywać. Lautaro Martinez. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Koniec meczu. Remis. Czy jest on sprawiedliwy? Nie mnie to Zablokowane dośrodkowywać. Shake, shake my body.